Schodzimy pod wodę na głębokość 53 metrów, żeby zobaczyć japoński transportowiec San Francisco Maru. Powoli, z niebieskiej toni, wyłaniają się kształty statku. Wybudowano go w 1930 roku w stoczni Mitsubishi Zosen Kaisha dla firmy Osaka Soisen. Ten pasażerski statek miał 140 metrów długości i należał do grupy średnich frachtowców o wyporności 9800 ton. W październiku 1940 roku został zarekwirowany przez japońską marynarkę wojenną i przebudowany w stoczni Sebos. Dla potrzeb armii wyposażono statek w specjalne cewki zabezpieczające go przeciwko magnetycznym minom morskim. Zainstalowano działka przeciwlotnicze oraz dwa działa większego kalibru. Zbliżamy się do pierwszej ładowni statku. Nasz przewodnik umownymi znakami pokazuje, że pod nami znajdują się niewypały, które mogą być nadal niebezpieczne. Mimo pokrywającej miny grubej warstwy osadu, wyraźnie można odróżnić ich kształt. Dalej odnajdujemy skrzynie pełne zapalników, które są w zadziwiająco dobrym stanie. Na pokładzie San Francisco Maru widać japońskie lekkie czołgi 95 Hago, budowane przez Mitsubishi Heavy Industries dla japońskiej armii. Czołgi te swój chrzest bojowy przeszły w lipcu i sierpniu 1939 roku podczas nieudanego ataku na siły sowiecko-mongolskie. Debiut nie należał do udanych, gdyż stracono tam wszystkie użyte pojazdy. Model 95 Hago podczas II wojny światowej był podstawowym lekkim czołgiem armii japońskiej. Produkowany był do roku 1943. Wyprodukowano 1300 egzemplarzy tego pojazdu. Podczas alianckich desantów na Wyspach Pacyfiku maszyny te musiały zmierzyć się z amerykańskimi czołgami i z powodu bardzo słabego pancerza były dosłownie rozstrzeliwane przez Shermany i Stuarty. Dopływamy do drugiej ładowni okrętu. Tu znajdują się ciężarówki. San Francisco Maru zwany jest przez płetwonurków wrakiem za milion dolarów z racji ładunku, z którym zatonął. Ładownie pełne są sprzętu wojskowego. Silniki samolotowe, miny, lekkie czołgi, broń ręczna i amunicja wszelkiego kalibru. Od lipca 1942 roku statek cumował w Hiroshimie, skąd przewoził zaopatrzenie dla japońskiej bazy na atolu Tak. 27 lipca 1942 roku statek został zaatakowany i uszkodzony przez amerykański okręt podwodny USS Marlin 152. Następnego dnia skierował się do portu w Hongkongu, aby dokonać niezbędnych napraw. Podczas ataku na lagunę Tak San Francisco Maru został prawdopodobnie zaatakowany i zatopiony przez samoloty stacjonujące na lotniskowcach Yorktown i Bunker Hill. Trafiony 5 bombami, zatonął w nocy. W 1944 roku walki na Oceanie Spokojnym weszły w decydującą fazę. Amerykańska flota zdobyła zdecydowaną przewagę. Ofensywa zbliżyła się do archipelagu Karolinów. Laguna Tak zajmowała strategiczną pozycję, ponieważ leżała w połowie drogi między Wyspami Marshalla a bazą Rabaul na Nowej Gwinei. Od 1 lipca 1942 roku stacjonowała tu cesarska połączona flota z jej flagowym pancernikiem Musashi. Japoński garnizon liczył 7,5 tysiąca żołnierzy i blisko 4 tysiące marynarzy. Górzyste wyspy były doskonałym miejscem dla dział broniących morskich przejść do wnętrza laguny. Dobrze zamaskowane, były w praktyce nie do zniszczenia dla okrętów wojennych. Atol Tak był poza zasięgiem amerykańskiego wywiadu. Liczebność japońskiego garnizonu, instalacje wojskowe i ich siła były nieznane. 4 lutego 1944 roku
Liberator dalekiego zasięgu wystartował z wysp Salomona i dotarł do laguny Trak. Wykonał całą serię zdjęć, które utwierdziły Amerykanów w przekonaniu, że atak lądowy spowoduje ogromne straty i uwięzi znaczne siły na długi czas. Trzy grupy lotniskowców szybkiego zespołu uderzeniowego, dowodzone przez admirała Marka Mitchera, wyszły z wód atolu Majuro, by przed świtem pojawić się 90 mil od laguny Trak. Rozpoczynała się operacja Hailstorm. Zadaniem myśliwców w pierwszej fazie ataku było zneutralizowanie japońskiego lotnictwa, zniszczenie stanowisk artylerii przeciwlotniczej i lotnisk. Na spotkanie Hellcatów wystartowało 45 japońskich myśliwców Mitsubishi Zero. Po zaciekłej walce 30 japońskich maszyn zostało zestrzelonych. Po przełamaniu oporu japońskich myśliwców zniszczono lotniska i stacjonujące tam samoloty na wyspach Moen, Iten i Param. Po półtora godzinnych walkach Amerykanie osiągnęli całkowite panowanie w powietrzu. Teraz przyszła kolej na okręty i statki stacjonujące w lagunie. W nieprzerwanych atakach na lagunę Trak każdorazowo brało udział więcej samolotów niż podczas całego nalotu na Pearl Harbor. Skala i intensywność nalotów była piorunująca. Samoloty nadlatywały fala za falą, niszcząc japońskie pozycje na lądzie i zatapiając zgromadzone w lagunie statki i okręty. Operacja Hailstorm była pierwszą przeprowadzoną na taką skalę operacją zespołu szybkich lotniskowców. Po dwudniowym nalocie laguna Trak jako morska baza straciła swoje znaczenie militarne i nie odegrała już żadnej roli podczas dalszych walk na Pacyfiku. Na północno-wschodnim skraju dawnego japońskiego lotniska, znajdującego się na wyspie Iten, na głębokości zaledwie 5 metrów, spoczywa wrak japońskiego myśliwca Zeke. Samolot leży zaledwie 20 metrów od brzegu. Mitsubishi Zero, jak popularnie go nazywano, jest odwrócony do góry podwoziem. Nie zachowały się opony samolotu, ale golenie są wystawione jak do lądowania. Świadczy to o tym, że samolot został zestrzelony podczas startu lub lądowania. Według amerykańskich źródeł opisujących powietrzny atak na lagunę Trak 16 lutego 1944 roku, w pierwszej fazie nalotów większość japońskich maszyn została zniszczona na lotniskach lub podczas startu. Myśliwce Zero były najsławniejszymi japońskimi samolotami II wojny światowej. Zadebiutowały w Chinach, a po ataku na Pearl Harbor przez ponad rok nie miały sobie równych podczas walk na Pacyfiku. Na południowy wschód od wyspy Dublon, około 500 metrów od brzegów, nurkujemy do kolejnego wraku japońskiego samolotu H-8K, nazywanego przez Amerykanów Emily Flying Boat. Leży on na głębokości 15 metrów. To była japońska łódź latająca. Samolot wracał z archipelagu Palau z kilkoma wysokiej rangi oficerami japońskimi. Niespodziewanie został zaatakowany przez amerykańskie myśliwce. Po kilkunastu trafieniach pilot starał się przymusowo lądować, jednak maszyna przełamała się i zatonęła prawie natychmiast. Drugi pilot i kilku pasażerów zginęło na miejscu. Pozostały przy życiu pierwszy pilot i ocaleni pasażerowie zostali uratowani przez łódź wysłaną z wyspy Dublon. Pierwszy raz oblatano ten nowy samolot w 1940 roku. Po dokonaniu kilku niezbędnych przeróbek, rok później rozpoczęła się jego seryjna produkcja. Swój chrzest bojowy maszyny tego typu przeszły w marcu 1942 roku. H-8K wystartowały z oddalonych od Hawajów o 3700 km wysp Marszala.
Po drodze wodowały na otwartym morzu w celu uzupełnienia paliwa z oczekujących na nie okrętów podwodnych. Z powodu złych warunków atmosferycznych nalot się nie udał, ale pomimo tego Emily Flying Boat potwierdziła swoją przydatność podczas długich lotów bojowych nad Pacyfikiem. Samoloty H-8K były czterosilnikowymi łodziami latającymi dalekiego zasięgu, mogącymi przebyć w normalnych warunkach atmosferycznych, bez bomb czy torped, odległość blisko 7000 km. Długość samolotu wynosiła 28 metrów, a rozpiętość skrzydeł 38 metrów. Mogły bez przeszkód startować i lądować z powierzchni morza. Każdego wieczoru po kolejnym nurkowaniu na atolu Trak naszym oczom ukazywał się rajski zakątek ziemi. Patrząc na tak piękny i harmonijny krajobraz, trudno było nam uwierzyć w to, co działo się tu podczas II wojny światowej. Ogrom zniszczenia kłócił się w naszej wyobraźni ze spokojem, który odczuwaliśmy, patrząc na kołyszącą się wodę i zachodzące słońce.